Umieść teraz ten przedmiot w swoim obuwiu i nigdy więcej nie będziesz musiał stawić czoła długom lub złemu szczęściu. Czy kiedykolwiek pragnąłeś oderwać się od kajdan długu i doświadczyć obfitości w swoim życiu? Jeśli tak, pierwszy krok tej podróży transformacji finansowej zaczyna się teraz. Natychmiast potwierdź, zostawiając komentarz: Dekretuję cud finansowy w moim życiu. Nadszedł czas, aby zamienić niedostatek w lawinę dostatku, która zaleje twoje istnienie. Jesteś na progu nadzwyczajnej zmiany. W tym filmie, który zachwieje twoimi przekonaniami na temat pieniędzy, jesteś w epicentrum odkrycia, które na zawsze odmieni twoje życie. W tym kluczowym momencie ujawnię transcendentalny rytuał, imponujące połączenie praktyk z dawnych czasów i świętych zasad filozofii buddyjskiej. To nie jest tylko film. To klucz do odkrycia dostatku, którego zawsze pragnąłeś i na który zasłużyłeś. Zwróć uwagę, ponieważ ta historia ujawnia tajemnice nigdy wcześniej nie zgłoszone w internecie. W środku chaosu powojennej pandemii pojawia się urzekająca historia wytrwałej pary, która przemierza życiowe przeciwności, będąc oddanymi rodzicami trojga dzieci i kochającymi dziadkami siedmiorga wnuków. Ich podróż staje się zdesperowana, gdy bankructwo pochłania ich jak żarłoczna chmura, wpędzając ich w chaotyczną sytuację. Są zmuszeni do spłaty wszystkich swoich dóbr. Pogrążeni w astronomicznych długach, w tym w bankowych pożyczkach z absurdalnie wysokimi odsetkami, przekraczającymi limity kart kredytowych i debetowych. Rozpacz przenika każdy aspekt ich życia. Nawet dzieci, zaangażowane w rodzinny biznes, znajdują się w zasadzce w skromnym domu dwupokojowym, musząc anulować ubezpieczenia zdrowotne i szkolne zapisy wnuków. W tym ciemnym momencie, gdy wszystkie drzwi wydają się zamknięte, pojawia się prowadzące światło w postaci mądrego buddyjskiego mistrza. To nie tylko historia walki, to opowieść o przezwyciężeniu, emocjonująca narracja o tym, jak starożytna mądrość może rozświetlić drogę, nawet w najbardziej mrocznych chwilach. Przygotuj się na podróż pełną zwrotów akcji, ponieważ los tych odważnych serc stoi przed przeobrażeniem pod przewodnictwem nadzwyczajnego przewodnika duchowego, szukającego rozwiązań DLA i ich finansowych wyzwań. Para wyrusza w duchową podróż w kierunku odosobnienia w górach, niedaleko świętych wodospadów. Po przybyciu spotykają mądrego buddyjskiego mistrza zanurzonego w medytacji. Jego obecność jest odczuwana, a mędrzec, świadomy zmartwień pary, zaprasza ich do udziału w specjalnej herbacie. W następującym po tym momencie mądrości, mistrz podkreśla znaczenie podjęcia pierwszego kroku w procesie transformacji. Ujawnia prosty rytuał, który wymaga jedynie dwóch składników łatwo dostępnych w każdej kuchni. Naturalnych elementów dostarczonych przez matkę naturę. Te składniki, tłumaczy mędrzec, posiadają nadzwyczajną energię, zdolną odpędzić złe wibracje i toksyczne osoby, które utrudniają postęp. Mistrz podkreśla, że ten rytuał nie tylko przyciągnie pieniądze do ich życia, ale także pomoże uwolnić ich od uporczywych długów. Podkreśla wszechstronność tych elementów, obiecując nie tylko transformacje finansowe, ale także poprawę jakości życia, obejmując miłość, relacje i zdrowie. Mistrz zachęca parę do natychmiastowego przyjęcia rytuału, gwarantując znaczące rezultaty i spokojniejsze życie, oddalając przeciwności, które utrudniają osiągnięcie ich celów, szczególnie w sferze ekonomicznej. W transcendenalnym spotkaniu między mędrcem buddyjskim a parą szukającą dostatku, odkrywane są starożytne tajemnice, a rytuał transformacji zostaje ujawniony, obiecując zmienić ich życie na zawsze za pomocą prostych składników dostępnych pod ręką. Woda z kranu, liść laurowy i odrobina soli. Magia zaczyna się objawiać, a mistrz podkreśla znaczenie emocjonalnej więzi z elementami. Wybór liścia laurowego jest kluczowy, ponieważ to przez niego będzie kierowana kosmiczna energia, podnosząc wasze emocje i wibrując pozytywnie. Para jest gotowa rozpocząć podróż w kierunku obfitości. Pierwszym krokiem jest przygotowanie szklanki wody, potężnego neutralizatora złych wibracji. Dodając szczyptę soli, para tworzy sprzyjające środowisko DLA transformacji, wywołując energię morza. Sól jest nasączona pozytywnymi intencjami, przekształcając negatywność w szansę na sukces. Liść laurowy, skrywający sekrety fortuny, jest strategicznie umieszczany obok szklanki, podczas gdy buty pary są nasączane gorącym pragnieniem dobrobytu. Oczyszczone i oczyszczone, buty stają się nośnikami szczęścia, gotowe do podążania ścieżką obfitości. Ten rytuał, mimo swej prostoty, obiecuje niezwykłe rezultaty. Mędrzec zapewnia, że poświęcenie kilku minut na tę praktykę będzie nagrodzone, otwierając drzwi do nowych możliwości i odblokowując ścieżki ekonomicznego sukcesu. Mędrzec buddyjski uśmiecha się mądrze do pary, wskazując, że magia liścia laurowego teraz spleciona jest z ich przeznaczeniem. Rozpoczęliście głęboką transformację, mówi, a magia już się rozpoczęła. Para czując odnowioną aurę nadziei wyraża wdzięczność mędrcowi za podzielenie się jego starożytnymi naukami. Pamiętajcie, mówi mędrzec, Każdy krok wykonany w poświęconych butach to taniec z dobrobytem. Pozwólcie energii liścia laurowego prowadzić was do życia obfitością. Pożegnawszy się, para czuje się ożywiona, gotowa podążać ścieżką dobrobytu, która otwiera się przed nimi. Liść laurowy, teraz aktywowany i nasączony pozytywnymi intencjami, jest zakopywany w ziemi. Oddany matce naturze, aby ukończyć magiczny cykl. Mędrzec buddyjski obserwuje z zadowoleniem, gdy para oddala się, świadoma, że transformacja jest w toku. Niech fortuna was towarzyszy, szepcze mędrzec, ponieważ teraz jesteście nosicielami magii laurowej, gotowi przyciągać bogactwo i dobrobyt w każdym kroku waszego życia. I tak para wyrusza. Pełne niecierpliwości, by być świadkami owoców tej mistycznej podróży, i z niecierpliwością czekają, jak magia laurowa ukształtuje ich los ekonomiczny. W słoneczny poranek, tygodnie po spotkaniu z buddyjskim mędrcem, para ponownie spotyka się w górach, gdzie mistyczna podróż się zaczęła. Pod delikatnym powiewem wiatru mędrzec uśmiecha się, rozpoznając zmianę w ich obliczach. On cieszy się widząc ich radość. Widzę, że przynieśliście ze sobą esencję lauru do waszego życia. Para z błyskiem w oczach i promiennym uśmiechem opowiada o znaczących przemianach, które nastąpiły od tego mistycznego rytuału. Udało nam się pożegnać długi, które nas dręczyły przez tak długo, mówi para jednogłośnie. Pieniądze zaczęły płynąć w niespodziewany sposób, jakby dobrobyt podążał za nami wszędzie, gdzie szliśmy. Buddyjski mędrzec kiwa z uznaniem głową. Zrozumieliście taniec obfitości. Laurowy jest potężnym sojusznikiem. A wy włączyliście go do swojego życia ze wspaniałą wprawą, dodaje, ale pamiętajcie, prawdziwe bogactwo tkwi nie tylko w pieniądzach, ale w harmonii i równowadze, którą tworzymy wokół siebie. Para wyraża głęboką wdzięczność mędrcowi za prowadzenie ich na drodze do dobrobytu. Nie tylko zmieniliśmy naszą sytuację finansową, ale także odkryliśmy wewnętrzny spokój, którego wcześniej nie znaliśmy, mówią. Ze znaczącym ostatnim spojrzeniem, Buddyjski mędrzec błogosławi parę, aby ten dobrobyt nadal rosł, prowadząc ich ku pełnemu i satysfakcjonującemu życiu. Magia laurowa pozostaje z wami na zawsze. I tak para oddala się od gór, teraz nie tylko nosząc esencję laurów w swoich butach, ale także w swoich sercach. Ta mistyczna podróż pozostawiła niezatarty ślad, zmieniając nie tylko ich fortunę finansową, ale całe ich życie. Dla ciebie, który dotarłeś aż tutaj, przygotuj się, ponieważ ta mistyczna opowieść jest zaproszeniem do przebudzenia wewnętrznego bogactwa, które tkwi w każdym z nas. Niech magia laurowa, kierowana mądrością buddyjską, nadal płynie, zmieniając życia i ujawniając nieodkryty potencjał, który czeka na każdego z nas. Jeśli podobał ci się ten film, polub go i dodaj nowe stwierdzenie na temat finansowej obfitości. Wypowiedz teraz nowe orędzie ze swojego serca i zapisz je tutaj w komentarzach. Wszechświat zajmie się resztą. Bardzo dziękuję za dzielenie się tą buddyjską mądrością pełną nauk z tobą. I nigdy nie zapomnij. Jesteś istotą światła, godną wszelkiego bogactwa, miłości, zdrowia, równowagi, harmonii, sukcesu i dobrobytu tego nieograniczonego wszechświata, wszelkiego zaufania i wdzięczności. Jesteś dla mnie bardzo ważny. Dziękuję, że istniejesz. Moja wieczna wdzięczność.